Slenderman to pseudonim nadany tajemniczej postaci widzianej w tle kilku zdjęć w jednym z tematów forum Summiting Awful. Zdjęcia pokazywały dzieci pewnego człowieka o smukłej sylwetce, czasem pojawiającego się w długich, poskręcanych włosach przypominających macki. Szczupły mężczyzna został odkryty na forum Summiting Awful w wywątku skupionym wokół pożaru, w którym zginęło wiele dzieci. W latach 80. opisuje się go jako osobę noszącą czarny garnitur i czarny kapelusz, a jak sama nazwa wskazuje, wydaje się on być bardzo chudy i zdolny do rozciągnięcia swoich kończyn oraz tułowia w długości niemożliwej dla normalnego człowieka. Gdy wyciąga swoje ramiona, jego ofiary są wprowadzane w stan przypominający hipnozę, podczas której podchodzą do tej istoty nie z własnej woli. Nie wiadomo, czy pochłania, zabija lub porywa swoje ofiary do nieznanych miejsc lub innych wymiarów, gdyż nie ma żadnych dowodów lub śladów do wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków. Jak dotąd niewiele wiadomo, ale jego cele, siedliska są dość wyraźnie uzgodnione. Ma potrzebę porywania dzieci i często pojawia się tuż przed zniknięciem dziecka lub nawet kilku naraz. Wydaje się pojawiać się w miejscach ukrytych we mgle, parkach lub lasach, co jest najprawdopodobniej jego sposobem na kamuflaż. Należy również zauważyć, że dzieci były w stanie go czasem zobaczyć, gdy w pobliżu nie było żadnych dorosłych, chociaż mówi się, że niektóre dorosłe osoby też go widziały. Dzieci również mają sny lub koszmary o szczupłym mężczyźnie. Tuż przed ich zniknięciem powstaje mnóstwo dyskusji dotyczących możliwości zobaczenia Slendermana przez inne osoby niż jego ofiary. Wielu ludzi jednak wierzy, że jeśli widzisz Slendermana, to jesteś jego ofiarą lub celem, chociaż nie ma na to żadnych dowodów. Dwa odzyskane zdjęcia w pożaru biblioteki w Stirling City. Zostały one zrobione w dzień zniknięcia 14 dzieci. Istoty uznaje się jako skazy na filmie dokonane przez urzędników. Pożar w bibliotece wybuchł dokładnie tydzień później. Oryginalne zdjęcia skonfiskowano jako dowody.